Witam, witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek o głupikarium. Chciałbym pokazać dwa przykłady. Pierwsze z głupikami Tiger to dzikie głupiki Endlera. Troszeczkę zbliżę bardziej. A drugie z taką formą, którą sami sobie hodujemy. Kubik nazwał je Fire, bo mają takie właśnie czerwone przebarwienia na ogonie, takie żółto-czerwone. Te zbiorniki, które tutaj są, to są 20 nanocuby. Jak takie karium założyć? No, moja propozycja jest, żeby dać, jeżeli chodzi o podłoże, bo zaczniemy od podstaw. A tutaj jest niewiele tego podłoża, jak widać. 3 cm to wystarcza w zupełności. I jest to jałowe podłoże. Dlaczego jałowe? No dlatego, że zbiornik jest mały. Owszem, można by było założyć taki zbiornik na nawet ziemi ogrodowej, czemu nie? Tylko że on momentalnie zarośnie. Momentalnie nam zarośnie i będzie kłopot, bo będą wieczne przycinki, a rośliny na dłuższą metę też nie za dobrze znoszą takie przycinki. No i zaczynają obumierać nam, zaczynają się robić takie drobne listki. Roślina się albo robi wybujała, albo jakoś tak dziwnie zamiera po prostu. Natomiast na podłożu jałowym całkiem dobrze wszystko rośnie. Jak widać, może nie wszystko, bo dla opcji zmytej tak słabo rośnie. Ale postamogę ten helferi na przykład całkiem nieźle. Czy na przykład potamogetą Gai i Ranunculus. Tak więc zakładamy na podłożu jałowym i w miarę potrzeb, jeżeli takie zaistnieją, dodajemy nawozu. Na początek najlepiej sprawić sobie 2-3 parki głupików, bo dość szybko one się rozmnażają, tak jak wiemy. A oprócz tego, co tutaj widać na przykładzie bardzo dobrze, puszczamy parkę szczupieńczyków Degata. Szczupieńczyki Degata są po to, żeby ograniczać liczbę młodych głupików. Co prawda dalej się one rodzą, jak widać jest tutaj już troszeczkę. Więc wszystkich nie wyjadają. Natomiast wyjadają przede wszystkim słabe sztuki, mało sprytne, i takie ryby by nam się i tak nie przydały, bo to byłyby pierwsze ryby, które by nam zachorowały i padły później. Tutaj akurat inna ryba pilnuje w porządku. Proporczykowy Scab Lopez. Piękny samczyk, jest ich tu parka. No i wykonują tą samą robotę co szczupieńczyki Degata. Je akurat wpuściłem eksperymentalnie, chciałem sprawdzić, czy te ryby nadają się do redukcji populacji głupików. A przy okazji nie są zbyt agresywne wobec dorosłych głupików, żeby im nie obgryzać, o tam sami sobie widać, żeby im nie obgryzać płetw. Bo na przykład proporczykowiec Gardnera nie nadaje się do głupików niestety. Jest zbyt agresywny. Piękna parka. No, ale wracając dalej do kubów. Aby stworzyć sobie ładny gąszczyk, jak tutaj widać na tym załączonym obrazku, moja propozycja jest taka, aby skupić się raczej na dwóch, trzech, góra czterech gatunkach roślin. I tutaj na przykład mamy Didi Please. Bardzo ładne, duża kępa. Sadzimy tą roślinę przed filtrem, tak żeby po pierwsze cały czas liście miały dopływ składników pokarmowych, żeby się nie tworzyło jakieś takie miejsca z przydługą w środku w tej kępie, bo zaczną nam liście umierać wtedy. No bo za tym chcemy ten filtr zasłonić, prawda? Nie chcemy go oglądać. No i tutaj świetnie ta kępa maskuje. Sadzimy ją w narożniku.
tam właśnie gdzie jest filtr, ponieważ to jest filtr narożny. Mam już takie filtry w 4 akwariach. Kupiłem nowy, więc zrobię o nim filmik. To będzie następny film do Nanotube'a. Tak więc wybieramy sobie jakąś właśnie roślinę, którą wsadzimy w narożniku przed filtrem i ona nam go będzie maskować. Pozostałą część takiego zbiornika nie obsadzamy żadnymi dużymi roślinami. Staramy się stworzyć jakiś trawnik, który zarośnie nam sobie właśnie pozostałe, powiedzmy, 2/3 akwarium. Tu jest tak właśnie zrobione. Jako trawnik tutaj jest Postamogeton helferii. Bardzo dobrze sobie ta roślina radzi. Obok Pelia, która się sama zawlokła tutaj, no i narasta. No i właśnie nieszczęsne Lila Aopsis, które tak sobie wszędzie. Znaczy może teraz już całkiem sobie zaczęło prząść, tylko że no, to są jeszcze stare liście, które były przy zakupie i one nie są takie zbyt efektowne. Natomiast jest już sporo małych listków. Tam sobie wrasta do tyłu też. No i następna roślina i ostatnia, która tu jest, to jest głębka Aricia. To jest kultywar, który ten właśnie rośnie sobie na dnie, nie pływa, a powyżej sobie jest tam kultywar właśnie ten drugi pływający. Natomiast drugi przykład, inny trawnik. Ta roślina tutaj taka gwiazdkowata, to jest właśnie Ranunculus. A to drobne, to jest Potamogeton Gai. Muszę chować rękę, bo mi się odbija w akwarium. Potamogeton Gai to taka rzadsza roślina w akwarystce, chociaż bardzo efektowna. Rozrasta się zupełnie tak samo jak Vallisneria. Tworzy takie rozłogi. Początkowo są to takie małe krzaczki, które w niej rosną w górę. Ale wykorzystując tylko wyłącznie tą jedną roślinę, można stworzyć akwarium, gdzie będziemy mieć właśnie taką kępę zasłaniającą filtr. To jest kępa dużych roślin, pokażę od góry może. O, pokażę też tutaj jak to wygląda. Zobaczcie jak lipis kwitnie. Te takie czerwone kulki przy łodydze to są kwiaty właśnie. Nie wiem, jak może zbliżę, to będzie to widać. O, nawet widać. To są kwiaty, te takie czerwone kulki. No, natomiast to jest Potamogeton. Potamogeton Gai i on jak się rozrasta, właśnie też może stworzyć taki trawnik. Przy czym ten trawnik później z czasem pójdzie w górę i trzeba go ciąć. No, w akwarium można trzymać także krewetki takim, tego typu. Tutaj są takie pomarańczowe. O. W moim aparacie wyglądają jak żółte, natomiast one są takie żółto-pomarańczowe. No ale krewetki sobie spokojnie tutaj żyją. O, jeszcze pokażę taką Postamogeton. Nie mogę się pochwalić. W żadnym innym zbiorniku nigdy wcześniej tak fajnie nie rósł. Bo jest mały, zwarty i pięknie zielony, bez żadnych glonów. Do takiego akwarium można wpuścić kosiarkę na początku jedną. Ja używam nazwy kosiarkę na Crossohelius reticulatus, a nie na Crossohelius siamensis, tak jak w Polsce jest, ponieważ w Niemczech grubowarga siamskiego nie idzie po prostu kupić. Nie ma tej ryby. Natomiast w zastępstwie jest taka właśnie kosiarka, czyli Algenfresa po niemiecku. Jest to Crossohelius reticulatus, którego widzieliście już na wielu filmach naszych. To jest młoda kosiarka, która sobie siedzi tam właśnie w takiej, sama sobie jakby można powiedzieć zrobiła tą jaskinię, bo wyżera tam w głębkę tam w środku, a przy okazji cały czas się tam kręci, no i w głębkę nie może rosnąć. Jeśli chodzi o wodę, to tutaj jest zupełnie neutralna woda. To może neutralna. Taka jaka jest u mnie w kranie. U mnie w kranie jest dosyć miękka woda. O pH neutralnym.
No i taką wodę tutaj leję. Także nie jest to taka typowa kopikowa woda. Lekko twarda i lekko zasadowa. Może nie lekko twarda, tylko twarda i lekko zasadowa, bo kopiki lubią twardą wodę i dodatek soli nawet. Zobaczmy na drugie kopiki. A tu jest ciekawostka. Mutant Molinezji i platki. Dwa takie mam, albo trzy. Bardzo ładnie wszystko zarośnięte jest. Ja lubię takie zarośnięte zbiorniki, więc tworzę właśnie takie miejsca. Wyglądające częściowo jak zdziczałe. No, takie coś mnie urzeka, bo mi to przypomina naturę. Aczkolwiek widać tutaj jakieś założenia kompozycji. Jeżeli chodzi o filtrację, no to jest tu filtr narożnikowy. Właśnie zrobię filmik następny, pokażę jak on wygląda, jak ma budowę. To jest taki filtr. I tak w nanokubach ma takie właśnie filtry tego typu. O kopikach, jeżeli chodzi o karmienie i parametry wody, no to już wspominałem wielokrotnie, więc przypomnę tylko, że tak jak powiedziałem, optymalną wodą dla kopików jest woda twarda, lekko zasadowa, natomiast idzie hodować nawet na bardzo miękkiej wodzie, no tylko trzeba mieć do tego ryby przyzwyczajone, najlepiej ryby, które się wylęgły w takiej wodzie. No bo normalnie dla kopików ta woda nie jest dobra, tak szczerze mówiąc. Taka, chodzi mi o wodę, która jest miękka. O, tutaj wam chciałem pokazać wadę nanokuba. To są te takie wypukłe brzegi. Raz, że zniekształcają obraz, a dwa, że tam zbierają się glony. Ciężko je to wyczyścić. Ja sobie odpuściłem czyszczenie tych narożników, tak zbyt często tego nie robię. No i wygląda to jak wygląda, nie jest jakoś strasznie zielone, ale no ale jest. Ale miałem powiedzieć o tych parametrach jeszcze. No więc tak jak wspomniałem o wodzie, jeżeli chodzi o karmienie, dobrze jest kopikom dawać dużo mrożonej karmy, takiej żywej. Najpierw jak będzie tam duża zawartość larw komarów, ponieważ jest to podstawowy pokarm tych ryb w naturze. Oczywiście zjadają wszelkie innej maści pokarmy, kopiki są wszystkożerne. Natomiast ryby o dobrej kondycji wymagają tego, żeby właśnie były te larwy komarów. Tak skupiam się na tych tigerach, bo bardzo je lubię, wracam do nich. Ta forma tutaj jeszcze nie jest do końca stabilna. Dość ostre światło jest w tych akwariach, więc niestety akurat w przypadku tych kopików odbija się od ich łusek. One mają taką srebrzystą poświatę na sobie i no i niestety nie widać tych barw pełni. Chociaż na którymś z odcinków dobrze było widać właśnie taki stalowo-niebieski kolor boków ciała. I te płetwy. No. No i tak odbiegłem od tematu. Więc, a tak, te komary, no to jest logiczne, ponieważ no jednak to białko tych insektów stymuluje ryby i ryby karmione w ten sposób, no samice kocą więcej młodych, dużo więcej. No i ryby są lepiej wybarwione i tak jak mówię, w lepszej kondycji są. Te szczepionczki tutaj same potrafią się rozmnożyć. Co jakiś czas pojawiają się młode. To jest najlepsza opcja do kupikarium właśnie. Więc jak będziecie chcieli założyć kupikarium, to tak jak mówię,
dwie, trzy parki gupików, parka czopieńczyków dekata i jedna kosiarka, pod warunkiem, że macie ją później gdzie przenieść, bo jeżeli nie, no to rezygnujemy z kosiarki. Na koniec chciałbym bardzo podziękować za ponad 200 subskrypcji. To niesamowite, że chcecie oglądać te filmy. Bardzo mnie to cieszy i nakręca mnie to, jeżeli chodzi o moje hobby. Dużo mi to naprawdę daje i między innymi dzięki temu, że jest ten kanał, jest tych akwariów więcej niż by normalnie było, bo no, dopinguje mnie to do pracy i dzięki temu mogę rozwijać swoje hobby. Także bardzo Wam dziękuję za subskrypcję. Piszcie komentarze, bo bardzo lubię na nie odpowiadać. Dzięki wielu komentarzom moja wiedza zwiększyła się, jeżeli chodzi o akwarystykę. A nawet takie zwykłe cześć, fajny filmik i w ogóle, to też jest bardzo miłe i bardzo pozytywnie wpływa na człowieka. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. To był odcinek o gupikarium. Nie wspomniałem na wstępie, że ten Nano Cube, jeden i drugi tutaj, ma 20 litrów. Zresztą jest cały system. Prawda? I tu jest następny u góry. Będzie następny. Rośliny mają przyjść w przyszłym tygodniu. Także myślę, że w weekend będzie odcinek, jak założyć takiego właśnie 20-litrowego nanocube'a od podstaw. I będzie to nanocube dedykowany galaksom. Ponieważ zamierzam przenieść właśnie, tak jak wspominałem, w przypadku filmu o Daniu Hoprae. Zamierzam przenieść galaksy osobno i dokupić tych Daniu Hoprae jeszcze troszkę więcej. A galaksy będą miały swój własny zbiornik, właśnie taki 20-litrowy. I chciałem pokazać właśnie, jak założyć taki zbiornik dla galaks. Planuję też, że oprócz galaks może dokupię tam jakieś małe kiryski. Ponieważ nie mamy kirysków w akwariach. I dzięki temu będzie coś nowszego. Znaczy nowszego, coś nowego, czego jeszcze nie miałem. O, widzieliście, jak ładnie polował? No, gubiki muszą się ruszać. A jest podstawa. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego filmu. Cześć!